Według mnie każdy powinien spróbować, choć pierwszy raz jestem, pierwszy raz oddaję krew i każdy powinien coś zrobić. Jeżeli nikt, powiedzmy, nie każdy ma pieniądze, ale każdy może krew oddać. Czyli może ktoś zrobić dla osoby drugiej. I jak dla mnie to jest najważniejszy cel. 27 października odbyła się po raz kolejny akcja klubu sportowego TS Podbeskidzie Oddaj krew, idź na mecz. Już po raz trzeci spotykamy się na akcji Oddaj krew, idź na mecz. Z roku na rok akcja ta cieszy się coraz większą popularnością, co świadczy o tym, że warto takie akcje organizować. Dla nas to jest takie trochę odejście od tych piłkarskich emocji, które mamy na co dzień, których nam nie brakuje. I jest to czas takiego trochę odcięcia się od tego wszystkiego, pomocy, organizacji szczytnej akcji. Krew jest bardzo potrzebna i myślę, że takie akcje, które już inne kluby też organizują, ale my mamy tutaj duże tradycje, są bardzo potrzebne. Kibiców do oddawania krwi zachęcali piłkarze TS Podbeskidzie, m.in. Marek Sokołowski oraz Ireneusz Jeleń. No tutaj jako dla kibiców pobranie krwi, no to ukrywki się pierwszy raz i naprawdę fajna sprawa, że taka akcja jest, że klub Podbeskidzie organizuje to co roku i to jest pomoc dla tych, którzy potrzebują krwi. Przy okazji takiej akcji można zapomnieć trochę o wydarzeniach boiskowych, o nieprzyjemnych sytuacjach. Tak, można zapomnieć i tym bardziej, że chcemy zapomnieć o tym, co się działo na boisku wczoraj. Bardzo fajna akcja, super. Można pomóc. Dokładnie. Krwi nigdy nie jest za wiele i fajnie akcja zorganizowana. Super, że się klub do tego przyłączył i bardzo fajnie. Oby więcej takiej akcji. Zawsze, jeżeli ktoś znany, ktoś, kto dla nas jest idolem, popiera takie akcje, to cieszą się zawsze dużym powodzeniem. Wydaje mi się, że jest to bardzo wartościowe również dla kibiców, że w kibicach pobudzane są te pozytywne emocje, właśnie takie przyjazne nastawienie do drugiego człowieka. Tego dnia w centrum handlowym Gemini Park 78 dawców oddało 35 litrów krwi. Wydaje mi się, że mam akurat grupę krwi 0 RH+, także mogę oddać krew wszystkim grupom i po prostu chcę pomóc. Nie czuję żadnego lęku, nie czuję strachu. Oddałem krew. Dla dziecka będzie piłka, dla córki Darii. Mamy udostępnione pomieszczenie tutaj na terenie parku Gemini, około 120 metrów. Tam dokonuje się rejestracji dawcy, następnie jest ukłucie z paluszka, gdzie sprawdzane jest, czy potencjalny krwiodawca może oddać krew, czy ma odpowiednio dobre wartości hemoglobiny, następnie badanie lekarskie, a później już samo oddanie krwi. Wszystko trwa, cała ta procedura około 10 minut. Także nie jest to długi czas, który trzeba poświęcić, żeby oddać krew. Znaczy, uczestniczymy w niej już trzeci rok z rzędu. Jest to bardzo piękna akcja. Nasza firma na co dzień też zajmuje się wspieraniem ludzi, jeżeli chodzi o zdrowie. No i tutaj też pomyśleliśmy, że warto tą akcję kontynuować w tym roku. Bardzo szczytny cel, ratujemy ludziom życie, zdrowie. Także myślę, chyba nie ma nic piękniejszego. Znowu bardzo się cieszę, że tak wiele osób uczestniczy w tej akcji, że wiele osób przyszło i chce tą krew oddać. Co to za mocny klub kibica? Klub kibica, no krwiodawcy z Podbeskidzia. No kibico, na razie zawodnikom nie wychodzi, ale my na przykład kolega 60 litrów oddał, kolega 50, kolega też 50, 30, ja 40, czyli dużo litrażowie, a dzisiaj pomagamy w przeprowadzeniu tej akcji krwiodawstwa. Chcemy swoją postawą pokazać, że oddanie dużych ilości krwi również przysparza rygoru człowiekowi, co widać po nas, no i że nie jest to szkodliwe. Jesteśmy najzdrowszą częścią społeczeństwa, regularnie badani. Musimy być zdrowi, żeby móc pomagać innym. To kibic Podbeskidzia? No właśnie mówię, że troszeczkę musi podrosnąć. Ci panowie tam się muszą troszeczkę postarać i wtedy będziemy chodzić na nowy stadion. I Igorek może będzie dowodził kibicami na stadionie. Tak, Igorku? Damy radę. Ci panowie też dadzą radę i będziemy wspólnie się cieszyć, tak? Ekstraklasą w Bielsku, tak? Damy radę. Górale zawsze dadzą radę.